Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Pożyziński. Witaj. Witam Ciebie, Robercie. Witam Państwa równie serdecznie, jak i Robert. Najtrudniejszy moment w życiu? To ten, kiedy zrozumiałem, że moje życie się już zaczęło. Że tak naprawdę nie jest tak, że ja ciągle na coś mogę czekać. Że mam już 24 lata i żyję, a nie ono się dopiero zacznie. Miałem głębokie przekonanie, będąc zarówno hazardzistą, jak i początkującym narkomanem, że to wszystko, co się dzieje, to jest rodzaj jakiejś przygrywki do prawdziwego życia. Które to zacznie się, gdy wygrasz. Skończę studia, gdy no nawet nie wygram. Nie chciałeś wygrać miliona, miliarda, biliona? Powiem ci, centymbaldyliona? Odpowiem, że pewnie chciałem, ale nie w końcowej etapie mojej choroby hazardowej, bo wtedy to ja chciałem tak naprawdę przegrywać, dlatego że nie mogłem, nie umiałem wyjść z kasyna czy od stołu mając pieniądze, więc musiałem je przegrać, żeby wyjść. Nie przeraża, że Polska jest skolonizowana przez te kioski ruchu, te blaszaki Las Vegas 24H? Tak. I wiem, że tam przegrywają swoje pieniądze i pieniądze swoich dzieci i swoich żon. Setki tysięcy mężczyzn. Kiedy poczułeś pierwszy raz, że nie możesz wyjść? Nie wiem kiedy, wiesz, to, czy na pewno ta choroba jest postępująca i dosyć podstępna i ona ma te parę takich etapów, które łudzą cię, że tak naprawdę to kontrolujesz. Przegrałeś dom, 3 samochody? Życie i wszystkie relacje. Ale tak chodzi naprawdę mi tylko o wyobrażenie, wszystko. Tak? Wyobraź sobie sytuację, kiedy idziesz ulicą i widząc ludzi, widzisz ich jako bankomaty. Czynne bądź nieczynne. No. I wchodzisz do własnego domu rodzinnego i też w jakiejś mierze, no może z lekkim zakłóceniem, widzisz pieniądze. Możliwe do wyrwania poprzez kłamstwo. Ja byłem w stanie opowiadać o sobie rzeczy nieskończenie gorsze niż hazard. Nieskończenie gorsze, obrzydliwe, żeby tylko wyłudzić pieniądze na dalszą grę. Czyli kłamałem, że dopuściłem się rzeczy niewyobrażalnie karygodnych, żeby tym łatwiej pozyskać pieniądze od najbliższych. Miałem taką listę ludzi, od których już pożyczyłem, ale jeszcze mogę pożyczyć, od których jeszcze nie pożyczyłem i których już skreśliłem, bo wiadomo, że wiedzą, że nie oddam. I ode mnie nic nie pożyczyłeś. To prawda. Jak się poznaliśmy, byłem już członkiem wspólnoty anonimowych hazardzistów i jak długi zaczynałem jest, trzeźwieć. Jak długi jest czas trzeźwienia w tym, bo to jest bardzo specyficzne uzależnienie. Mhm. To jest autouzależnienie, czyli ty się nawalasz adrenaliną i jakimiś neurotransmiterami, które wytwarza co? Jaki moment? Możliwość przegranej, możliwość wygranej? Dobre pytanie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkie te choroby, które określamy jako uzależnienia, czyli alkoholizm, narkomania, seksoholizm, nie wiem, zakupomania, pracoholizm, który też przeżywają w swoim życiu, czy właśnie hazard, to są choroby nałogowego regulowania uczuć. Ja, nie mając komunikacji ze swoimi uczuciami, bo tak naprawdę nie chcę ich słyszeć, w ogóle myślami swoimi i jakimś działaniem zabijam to, co we mnie najistotniejsze, czyli ten komunikat od Boga, to moją prawdziwą uczuciowość i od serca oczywiście, zabijam to, bo nie chcę tego słyszeć. Jedyne tak naprawdę uczucia, które do mnie się dobijają, to jest maksymalna euforia i totalny dół. Doszliśmy do tego samego wniosku, przyglądając się takim właśnie pomysłom jak 12 kroków. Tak. Ja byłem bardzo dumny z siebie, kiedy okazało się, że to jest 5 warunków spowiedzi, rozłożone na 12 etapów. I teraz powiedz mi, uciekasz od siebie, tak? Zagłuszasz no opowieść o sobie, tak? Czyli nie chcesz być tym, kim jesteś, tak? To kim jesteś, cię nie interesuje, bądź cię boli tak potwornie, że musisz od tego uciec. I gdzie jest ten moment, kiedy ty mówisz, kurczę,
Tak nie może być. Grałem dobrych 9 lat, tak bardzo nałogowo, także właściwie robiłem wyłącznie to, pracując oczywiście, ale do pracy, i to niezłej, szedłem po to, żeby zarobić pieniądze na grę, a nie przecież na komorne, spłatę długów i tak dalej. Było tak, że którejś nocy wróciłem do domu i tak poczułem, że w ogóle nie mam ochoty już iść na imprezę. Raczej byłem człowiekiem, który jak nie grał, to imprezował. Ten kalendarz jednak znajomych skorych do zabawy był ciągle spory, mimo mojego nałogu. Mówię, jejku, ja właśnie wtedy poczułem, że ja kurczę już, jest to życie i w ogóle go nie mam. I w jakimś sensie, podświadomie zupełnie, stanąłem w prawdzie pierwszego kroku, uznałem tę bezsilność. Znaczy powiedziałem, że Boże, zawyłem do niego, mówię, że ja już tak nie chcę, nie? I chociaż dziś mi się to wydaje na granicy absurdu, ludzie, którzy używali marihuany, wiem, że też miałeś takie etapy w swoim życiu, mogą pomyśleć, że mi się coś zdawało, ale ja byłem wtedy trzeźwy do imentu, można powiedzieć na lekkim kacu hazardowym, ale nie grałem tego dnia, nie byłem na adrenalinie, byłem w jakimś sensie, smakowałem swojego dna na trzeźwo. I on do mnie powiedział, normalnie jak barytonem, takim fajnie dobrze ustawionym głosem, który ja słyszałem nie z zewnątrz, tylko z wewnątrz. To ważne jest o tym barytonie, bo Rafał jest między innymi dziennikarzem radiowym. Tak, to prawda. I słuchaj, skąd ja wiem, że to mi się nie zdawało? Dlatego, że ja stawiałem pytania. Oczywiście, jakie może stawiać pytanie 24-letni hazardzista i narkoman? Pytania durne, butne i wkurzone. Na przykład takie, dlaczego ty się mną nie opiekujesz? A on odpowiadał, gdy mówię, nie słuchasz. To zdanie mocne, straszne. Kiedy mówię, nie słuchasz. Tak. I ja potrzebowałem weryfikacji. Kto to mówi, nie? I byłem świeżo po przeczytaniu twojego Brulionu o nawróconych i książki Radykalni. One leżały tam na półce koło mojego łóżka i pamiętałem z tej książki Radykalni taki fragment, w którym Darek opowiada Dzikiemu albo Dziki Darkowi o tym, że Darek Malejonek i Grzegorz Wacław Waldziki o tym, że doświadczyli daru języków. I ten mówi, jak to, kurczę, dostałeś dar języków? Ja też chcę, nie? I no to spróbuj, bierz. I obaj zaczęli się tym darem językami modlić. Ja mówię, Boże, jeżeli to ty do mnie mówisz, to ja chcę ten dar, co to Malejonek i Dziki dostali. I wyobraź sobie, drodzy Państwo, to, co się zaczęło dziać przez kolejnych 10 minut, nie wiem ile, to nie do opisania. Po prostu wypływały ze mnie słowa, nad którymi nie panowałem. Na początku nie chciałem panować, bo to było miłe. Zacząłem modlić się jakimś takim niezrozumiałym językiem. To trwało i trwało, no ale zaczęło w pewnym momencie mnie męczyć, no bo suchość w ustach, szczęki pracują, język cały czas pracuje, więc usiłowałem to powstrzymać i nie byłem w stanie. Łącznie z zasłanianiem ust rękoma nadal nie byłem w stanie. Dostałem dowód rzeczowy. Łzy płynęły mi jak pięści po prostu z oczu. Serce drżało całe. I zacząłem mówić taką najprostszą modlitwę, jaką znałem i pamiętałem, czyli Ojcze Nasz. I powiem Ci, że każde z tych zdań, które wypowiadałem w Ojcze Nasz, z jednej strony brzmiało nadzieją, a z drugiej oskarżeniem. Ja słyszałem Ojcze Nasz, a w sercu wiedziałem, że ja o nim myślę Ojcze Mój. Ja tak naprawdę nie Ojcze, tylko właściwie taki złota rybko, nie? Która będzie załatwiać moje sprawy. Słyszałem, bądź wola Twoja, wyłem cały, żeby moja wola się działa. Nie? Słyszałem tę prośbę o chleb powszedni, a ja nie chleba potrzebowałem, ani nawet nie szynki. Ja potrzebowałem Mercedesów, zabaw, podróży dookoła świata. To były moje pragnienia mojego serca. A tu nagle chleb. Już nie mówiąc o, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I od tamtego dnia nigdy już nie zatęskniłem za narkotykami. Nigdy. Nie pojawił się nawet myśl, żebym mógł po nie kiedykolwiek sięgnąć. Z hazardem niestety było inaczej. Choć przez na długie lata zniknęła ta obsesja, to dopiero praca na programie 12 kroków uzmysłowiła mi, że ja na to nadal jestem chory. Nie? Więc teraz dla ludzi, którzy no, rozpoznają siebie jako właśnie ktoś, kto nie włada nad swoim życiem. Tak? Mm-hmm. Dlaczego jest ta płyta, dlaczego ją zrobiłeś, dlaczego 12 kroków według Felka alkoholika poznaje Rafał hazardzista? Ja chodząc na meetingi hazardzistów ciągle słyszałem, że jak mówi Felek, to coś tam, coś tam. A Felek
to. Brałem udział w takim spotkaniu, w którym on mówił o krokach. Trzeba wiedzieć, że to jest osoba, no już po 70. Jest osobą niesamowitych talentów, chociaż z wykształcenia jest malarzem budowlanym. Jest człowiekiem po 3 wyrokach odsiedzianych w więzieniach PRL. Nie za działalność opozycyjną, tylko za awantury. I dziś dla mnie on jest kwintesencją człowieczeństwa. Znaczy pokora, którą ma ten gość w sobie i taka godność bez absolutnie cienia pychy, to jest coś, co tak urzeka, że ktoś, kto zada mu pytanie, to w zasadzie z Felkiem jest tak, że nie ma głupich pytań. Nie? Znaczy zawsze potrafi podnieść pytającego, co myślę na tej płytce słychać. I kiedy opowiadał o tych kolejnych etapach, o tym zaprzeczaniu w kwestii bezsilności. Tak naprawdę dla świata przyznać się, że jestem bezsilny, to jest porażka, nie? A to jest w ogóle warunek jakiejkolwiek wolności, jakiejkolwiek. Jakie są najważniejsze te kroki dalej? Tak. Dla kogoś, kto tego słucha z niedowierzaniem. Powiem tak, że te pierwsze 3 kroki, które są jakby taką całością, można skrócić do takiej konstatacji. Ja nie mogę, ty możesz, pozwolę ci. I to jest ten wstęp, jeśli go zrobić, i też w tym ujęciu tego warsztatu, który prowadzimy dla chrześcijan, nie mówimy o Bogu, jakkolwiek go pojmujemy, jak to mówi program anonimowych alkoholików, co pewnie jest jakimś pomostem ratunkowym dla tych, którzy nie odnaleźli Boga. My w tym naszym ujęciu dla chrześcijan mówimy na ile, no bo każdy z nas pojmuje Boga w jakichś tam ograniczonych przecież ramach, ale na ile, a nie jakkolwiek. To, ten moment uznania bezsilności, to jest moment ulgi. To jest taka sytuacja, jakbyś opadł na dno i nie odbijał się, żeby szybko złapać haust powietrza, bo po prostu tonę, to tylko właśnie opadł na dno i pozostał tam ze skrzelami, które dał ci Pan Bóg nagle. Nie? Dlatego, że uznałeś, że tak, moje miejsce teraz jest na dnie. Mam zobaczyć, co tu wokół mnie. I jeżeli to się zaczyna dokonywać, to naprawdę te cuda mogą się dziać. Nie? Drodzy Państwo, jeśli w Twoim życiu jest coś, nad czym nie panujesz, jeśli jest coś, co jest silniejsze od Ciebie, internet i jakakolwiek grupa 12 kroków, i to jest miejsce, gdzie się zyskuje wolność. Co dostałeś największego dzięki temu programowi? Ja myślę, że siebie odzyskałem. To znaczy zobaczyłem, że uwierzyłem w to, chociaż ciągle jeszcze się z tym zmagam, że Pan Bóg się nie pomylił. Że skoro chciał oddać za mnie życie, to ja nie jestem nic niewartym draniem, który jest tylko na potępienie skazany. Wiem, tak, jestem grzeszny, ale Pan Bóg powołał mnie po coś. I to bliskie jest mi to, co mówi Faustyna, że każdego po coś. Że, jak mówi Jan Budziaszek w swoich opowieściach, każdy z nas jest w czymś na świecie najlepszy. 12 kroków pozwoliło mi wierzyć, że rzeczywiście tak jest. Ponadto, w ramach tego procesu, tych kolejnych kroków, w 4 robimy gruntowny, odważny rachunek sumienia, w 5 wyznajemy istotę naszych błędów i tak nie dalej. Nie straszmy. Dochodzi do moich momentów, w którym masz zadośćuczynić za to, co zrobiłeś. Powiem ci, że to jest moment spotkania ewidentnie z miłością. Doświadczenie nawet nie przebaczenia, ale faktu, że ja przebaczyłem i jestem gotów prosić o przebaczenie, a nawet deklarować chęć zadośćuczynienia, no to jest, słuchaj, jakbyś zerwał łańcuchy. Wolność. I odzyskał wolność. I teraz, drodzy Państwo, zobaczę, czy jestem najlepszy na świecie w tym, czy potrafię zakończyć ten program. Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem był Rafał Porzeziński. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobrze.